Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę o pewnym urządzeniu, które wydaje się być w dzisiejszych czasach niezbędnym wyposażeniem warsztatu elektronika, zwłaszcza jeżeli zajmujemy się częstotliwościami, generowaniem ich, pomiarami, urządzeniami radiowymi. Również jeżeli chodzi o tory audio, aczkolwiek tutaj w troszeczkę mniejszym zakresie. O jakim urządzeniu mówię, o jakim narzędziu? Mówię tutaj o posiadaniu w laboratorium wzorca częstotliwości. Jak wiemy, wszystkie mierniki częstotliwości, wszystkie generatory, analizatory widma i tym podobne urządzenia, żeby wskazywały nam to, co trzeba, jeżeli chodzi o parametr, jakim jest częstotliwość, muszą mieć stabilne i dokładne źródło odniesienia, które będzie bramkowało, które będzie pomagało przy generacji sygnałów itd., itd. W urządzeniach taką generację zapewniają generatory. Są to różnej dokładności generatory i od nich zależy, jak dokładnie za pomocą miernika zmierzymy częstotliwość, jaką dokładność będziemy mieli podczas generacji częstotliwości. Ale jeżeli chcemy naprawdę zapewnić sobie dużą dokładność tych pomiarów, wtedy podłączamy do tych urządzeń zewnętrzne źródło sygnału wzorcowego. Większość urządzeń, praktycznie każde porządne urządzenie, takie wejście ma. Zostało to zunifikowane i większość urządzeń posiada wejście generatora zewnętrznego o częstotliwości 10 MHz. Oczywiście mogą to też być inne częstotliwości, mogą pozwalać urządzenia na większy zakres, ale 10 MHz jest taką częstotliwością, która praktycznie w każdym urządzeniu występuje. I jaka jest najprostsza metoda w tej chwili zapewnienia i najtańsza sobie takiego źródła? Otóż taki oto prościutki generator dyscyplinowany, jak to nazywają, GPSDO, czyli GPS Disciplined Oscillator, czyli generator tak naprawdę, który jest synchronizowany z sygnałem satelitów GPS, który ma bardzo wysoką dokładność. Jest to dokładność, która w zupełności wystarcza nie tylko do pomiarów amatorskich, ale i także do zastosowań profesjonalnych i coś takiego jest wykorzystywane. Ten akurat generatorek, który tutaj mam, jest dostępny na rynku w różnych postaciach. To jest wersja najprostsza, zaraz o niej opowiem, ale zanim przejdziemy do uruchomienia urządzenia, pomierzenia i opisu jego możliwości, po prostu zajrzyjmy do środka, zobaczmy, z czego taki generator się składa. Generator rozebrałem. Jak widać, jego wnętrze nie jest zbyt skomplikowane. Jest to dosyć prosta konstrukcja. Już na pierwszy rzut oka widać podstawowe elementy, które biorą udział w procesie dostarczania nam stabilnego sygnału 10 MHz. Pierwszym z nich jest sam generator 10 MHz. Jest to generator regulowany napięciowo, stabilizowany temperaturowo i on wytwarza częstotliwość 10 MHz, którą mamy na gniazdku dostępną z tyłu na złączu BNC. I to jest podstawowy generator, z którego korzystamy. Płytka, która tutaj dosyć luźno jest zamocowana, jest to nic innego jak zwykły odbiornik GPS, który na wyjściu będzie dostarczał nam sygnały wzorcowe o częstotliwości 1 Hz. I jak widzicie, to jest chyba jakaś płytka Arduino, prościutka, czyli jest to model, znak tu jest model według BH3SAP. Może coś na ten temat w internecie jest. Płytka z września 9 2023 roku, wersja 1.20. Jest to bardzo proste. No, oprócz tych elementów mamy jeszcze tylko z przodu wyświetlacz i przełącznik rotary NOP, którym tutaj pewne rzeczy wybieramy. Także w samym wnętrzu nic specjalnego nie ma, tylko te podstawowe rzeczy, które są nam niezbędne. Generator odbiera, elektronika, a właściwie oprogramowanie powoduje synchronizację tego generatora do impulsów 1 Hz. No i na wyjściu uzyskujemy sygnał 10 MHz o wysokiej stabilności. A teraz przejdźmy już do eksperymentów i opisu samego urządzenia. Generator z tyłu ma dwa złącza SMA. Jedno jest to wyjście sygnału 1-hercowego, drugie to jest wejście antenowe. Wyjście BNC sygnału 10 MHz. Wyłącznik i wejście zasilania. Do pracy urządzenie potrzebuje około 12 V z zasilacza. Pobór prądu podczas nagrzewania się generatora jest rzędu 700 mA, w czasie pracy około 200 mA. Do pracy oczywiście niezbędna jest antena GPS, każda dowolna,
złączem SMA. Tu w komplecie jest dostarczana troszeczkę inna antena, mam już ją zamontowaną na zewnątrz. To jest akurat antena od radiotelefonu Enitone, ale każda antena ze złączem standardowym SMA będzie tutaj pasowała. Także przejdźmy teraz już do uruchomienia i pokazania, jak to urządzenie funkcjonuje. Na samym początku podłączę oczywiście zasilanie. I włączę. Wyświetlacz się zapalił. No i na wyświetlaczu mamy w tej chwili napis 10 MHz GPSDO. I możliwość ustawiania kontrastu wyświetlacza. Tutaj jeszcze możliwość ustawiania PWM set i offsetu, czyli odchyłki częstotliwości wyjściowej od 10 MHz. Ten PWM set w instrukcji jest bardzo dziwnie opisany. Jako że powiedziałem, że jest dużo wersji tych generatorów, tutaj nie zauważyłem przydatności tego ustawienia. Zmieniałem zgodnie z tym, co było podane w instrukcji, ale to i tak się nic nie zmieniało, więc ten temat sobie odpuszczam. Ważne, że urządzenie generuje to, co trzeba. W tej chwili nie ma podłączonej anteny, więc jak widać, nic się na wyświetlaczu nie dzieje. Także ja podłączę antenę i poczekamy, jak się zsynchronizuje z satelitą i zobaczycie, co dalej będzie się działo. Generator jest już podpięty do anteny. Troszeczkę to musi potrwać, żeby nastąpiła synchronizacja. I widzicie, zmieniło się wskazanie wyświetlacza. Mamy odchyłkę. Domyślam się, zakładam, że PPB, tak jak PPM i każda inna tego typu jednostka, w tym przypadku oznacza part per bilion. Z angielska, czyli chyba miliard, ale nigdzie nie znalazłem wytłumaczonego tego wskazania. No na pewno jest to odchyłka od częstotliwości 10 MHz. W tej chwili urządzenie dopiero było włączone, więc się nagrzewa cały czas i powoli będzie dochodziło do wartości 0. Wartość PPB 0 oznacza, że jest kompletnie zsynchronizowany. Plus, minus oznaczają odchyłki. Te odchyłki są tutaj w granicach pojedynczych miliherców. Stabilność tego jest bardzo wysoka. I układ właściwie mamy już zsynchronizowany. Widzicie już, ta wartość PPB oscyluje w granicach 1. Im bliżej 0, tym lepiej. Z czasem pewnie to jeszcze bardziej się ustabilizuje. Teraz mam już podłączone na wyjściu oscyloskop i zaraz zobaczycie, co otrzymujemy z tego generatora. I widzicie tu dwa przebiegi. Górny przebieg to jest sygnał właśnie z generatora o częstotliwości 10 MHz. Dolny przebieg, tak skacze, to jest sygnał 1 Hz z wyjścia bezpośrednio z satelity. Zmienię podstawę czasu. I teraz widać częstotliwość 1 Hz. Napięcie na wyjściu 1 PPS jest około 4 V. Poziom sygnału 10 MHz wynosi w przybliżeniu peak to peak 1,56 V. Można to odczytać z ekranu. Jest to poziom na obciążeniu 50 ohmów. Jest to dosyć duży sygnał, wystarczający dla większości urządzeń. Od razu to, co będę jeszcze powtarzał w pewnych innych materiałach. Musimy dokładnie sprawdzić, jakie poziomy dane urządzenie akceptuje, jaką ma impedancję wejściową, ponieważ niektóre mierniki mają wysoką impedancję wejściową, nie mają 50 ohmów i na przykład mają maksymalny poziom 1 V. I w przypadku tego urządzenia, jeżeli nie będzie obciążone 50 ohmami, ten poziom 1 V zostanie przekroczony i możemy uszkodzić urządzenie, do którego podłączamy ten sygnał. Także tutaj musimy uważać. To tyle, jeśli chodzi o to urządzenie. Polecam każdemu, kto potrzebuje źródło wysokiej stabilności sygnału, coś takiego. Jest to chyba najtańsze rozwiązanie, pomiędzy 200 a 300 zł. Jak to rozprowadzać i dostarczać do urządzeń, pokażę w następnym filmie, w którym będę prezentował znowuż najtańszą wersję systemu dystrybucji tego sygnału. Tu mamy jedno wyjście urządzeń, mam w tej chwili co najmniej 6
czy nawet więcej, do których ten sygnał będę chciał dostarczyć, więc trzeba zrobić jakiś układ dystrybucji, który nam to zapewni, nie będzie wnosił żadnych zakłóceń i będzie ładnie funkcjonował. Znalazłem na to metodę, bardzo tanią, i o tym będę mówił w następnym filmie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, zadawania pytań, subskrybowania, lajkowania, kontaktu poprzez Facebooka, e-mail i oglądania kolejnych moich filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.